previous edition gave us so many good energy, and I was so happy when I noticed that I will have the same people in my crew in this year. And everybody was so motivated and wanted to do this as beautiful as it can be in this year. But life writes sometimes different scenarios. And despite of this, we keep this energy and this motivation, and we wanted to do this in the right way. There will be some elements that will be the same like in the previous year. But what will be the something new? We will have all children in their local studio because they recorded performances in local studio. There were like three countries who came to Warsaw. It was Serbia, Ukraine and Malta with amazing, amazing young artists, and they were able to perform on our stage. I'm very proud that we managed this and that they have opportunity to come to our studio to record these performances here. When they came and when I saw that everything is going in this direction that they would like to follow, I was very, very satisfied. There will be a lot of AR and XR, which you already saw, I think, during the opening ceremony. But what will be the most fantastic that we are able to create the part of the show when, for example, the contestants are not with us, but we will make happen that they will be on the stage. Somehow, thanks to new technologies, and this is something which is unique, which is different because it was never made before. And I hope that the viewers will like it. O, jest ich bardzo dużo, to za mało, żeby teraz tak szybko wymienić, ale najważniejsze, może powiem o najważniejszych, że są to przede wszystkim, jest to najważniejszy jest duch Eurowizji, czyli coś, co jest, co wszyscy wiedzą, każdy, kto był chociaż raz na Eurowizji albo oglądał, wie, co to jest duch Eurowizji, więc żeby tego nie zastrzelić i żeby zrobić koncert w tym duchu. Dwa, żeby oddać aktualne trendy, aktualne, żeby to, co robimy, było zgodne z tym, o czym ludzie na świecie i w Europie myślą i co czują, żeby to było spójne z ich odczuciami, bo wtedy trafimy w ich gusty i w ich emocje. Bardzo dużo rzeczy robimy pierwszy raz. Nigdy nie robiliśmy tylu rzeczy pierwszy raz. Pierwszy raz występy będą nagrane, pierwszy raz będziemy się łączyć. Bardzo dużo technologii, bardzo dużo niebezpieczeństw technologicznych. Też musimy się tego nauczyć, jak to robić. Także właściwie hasło tegorocznej Eurowizji to jest nie move the world, ale first time. Przede wszystkim zorganizowaliśmy super team ludzi, którzy potrafią takie rzeczy rozwiązywać. Wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, więc dużo rozmawialiśmy, dużo sprawdzaliśmy, jakie rozwiązania technologiczne są możliwe. No i dzięki temu udało nam się, mam nadzieję, zrobić bardzo dobre widowisko. Natomiast wiadomo, że nie będzie to takie spektakularne widowisko jak rok temu, bo nie będzie przede wszystkim 8 tysięcy czy 10 tysięcy ludzi. Natomiast będą inne emocje. Myślę, że będzie rywalizacja taka eurowizyjna, czyli w dobrym tego słowa znaczeniu. No i będą emocje i to będzie, mam nadzieję, piękne widowisko. To dla mnie ogromny zaszczyt i honor, tym bardziej, że to już jest mój drugi taki konkurs, więc czuję się naprawdę absolutnie zaszczycony. W tym roku przygotowujemy kilka spektakularnych choreografii, a przede wszystkim rozpoczęcie, wielkie otwarcie tego konkursu. To fajna taka choreografia z kulami i te kule zawsze będą pokazywać barwy danego kraju, który bierze udział w konkursie. Oprócz tego przygotowałem taką specjalną etiudę mówiącą o zawodach, które zmieniają świat. No i oczywiście oprawę choreograficzną dla naszej reprezentantki Polski. Więc tego tańca jest naprawdę dużo. Bierze udział naprawdę bardzo wielu tancerzy i mam nadzieję, że to będzie znowu spektakularne show. Cudowne hasło, bo zmienia się świat nie tylko wielkimi wydarzeniami, ale taką pracą każdego dnia.
i to chciałem po prostu pokazać i to na pewno temu jest poświęcona całkowicie jedna choreografia, pokazując takie najważniejsze zawody, jak być, jak lekarz, jak nauczyciel. To są moim zdaniem tacy ciszsi bohaterowie każdego dnia. W ten sposób chciałem to pokazać, że nie tylko właśnie wielkie, spektakularne wydarzenia, ale praca każdego z nas codziennie zmienia ten świat na lepszy. Oczywiście było ogromne wydarzenie, znaczy ogromne takie produkcyjne wydarzenie w tych czasach, żeby zebrać tak dużą ilość ludzi w jednym miejscu. Wszystko się udało, były castingi, wybraliśmy fantastycznych polskich tancerzy z różnych miast i po prostu ruszyliśmy w trasę. Wybieraliśmy najpiękniejsze miejsca w Polsce i chcieliśmy właśnie poprzez taniec pokazać te właśnie zawody ludzi, którzy zmieniają na co dzień świat. To była fantastyczna przygoda, dlatego, bo każda wizytówka będzie zapowiadała dany kraj i zawsze myśleliśmy o tym, czy uczestnik i ludzie, którzy będą oglądać ten konkurs z całej Europy, będą zadowoleni właśnie prezentacją ich kraju. Więc tak naprawdę to był konkurs miast w Polsce, bo każde miasto chciało pokazać jak najlepiej dany kraj. Well, I am observing a lot of interesting and fun things. This is a great show that's being put together for Sunday, and especially with the year that we've had, it's so great to see us coming together, and that we're back in production and that we're having a contest. I'm impressed by the flexibility and the efforts that have been put in by all participating broadcasters and the host broadcaster. I mean, we have 12 wonderful performers and acts from 12 different countries. And they're gonna make this stage come alive. They're gonna show us that they keep their dream going, no matter what. And the host broadcaster has been able to find solutions to make that happen. This cooperation with whole public broadcasters and the people who were involved was really, really amazing. And I would like to say thank you to all these people, because without them, to make this show, it was not possible.